Dzień dobry, nazywam się Piotr Dobrowolski, a temat mojego dzisiejszego wykładu dotyczyć będzie kartoteki Tadeusza Różewicza. To dramat, który Tadeusz Różewicz rozpoczął tworzyć w roku 1957 i który ukończył dwa lata później, w roku 1959. Sceniczna prapremiera tego tekstu odbyła się na scenie Teatru Dramatycznego w Warszawie 25 marca roku 1960. Reżyserowała Wanda Laskowska. Chciałbym zająć się tekstem, zestawiając go z kategorią stworzoną przez Umberto Eco, dzieło otwarte. Tytuł mojego wystąpienia: Kartoteka Tadeusza Różewicza, dramat otwarty. Ilustracja ukazuje pomarańczowe okładki z koroszytu, podobnego do tego, w którym Tadeusz Różewicz przechowywał rękopis swojego dramaturgicznego debiutu. W tych okładkach znalazł się notatnik, w którym przepisane zostały kolejne sceny utworu zgodnie z intencją autora. Jednak oprócz notatnika z połączonymi kartkami, w teczce znalazły się również pojedyncze sceny pisane na luźnych kartkach. W kolejnych wydaniach, edycjach tekstu kartoteki pojawiały się one po głównym tekście utworu jako odmiany tekstu. To bardzo znaczące z naszej perspektywy interpretacji kartoteki jako dramatu otwartego. Luźne kartki znamionują charakter tego utworu. Mogą oznaczać dowolność kolejności prezentacji i odczytań kolejnych scen. Mają charakter hipertekstowy. Takiego utworu literackiego, który zawiera fragmenty tekstu o nieokreślonej kolejności. Kolejność zaproponowana przez autora albo wydawców jest tylko jedną z możliwych, równie dobrą jak każda inna. Hipertekstowy charakter kartoteki nadaje temu utworowi znamiona otwartości. To dzieło, które podatne jest na modyfikacje. Jego sceny mogą funkcjonować różnie w zależności od sąsiedztwa, w którym się znajdą. Ta hipertekstowość staje się znamieniem nie tylko otwartości tekstu i podatności na różne interpretacje, tak jak definiuje to Umberto Eco, ale także sprawia, że tekst kartoteki funkcjonuje jako dzieło w ruchu, dzieło, którego morfologia, kolejność scen, hierarchia poszczególnych scen, ich układ jest niedookreślony, nie jest zamknięty, podlega dowolnym modyfikacjom i interpretacjom. Korzystać z tego będą kolejni interpretatorzy tekstu, najczęściej reżyserzy wystawiający tekst kartoteki w kolejnych latach. Korzystając z okazji, chciałbym dziś powiedzieć nie tylko o pisarstwie Tadeusza Różewicza i nie tylko o kartotece, która była jego scenicznym debiutem, ale zależy mi także na zwróceniu uwagi na dramat, jeden z trzech, obok liryki i epiki, rodzajów literackich, a także chciałbym podjąć próbę zdefiniowania, przybliżenia i opisu kategorii dzieła otwartego. To pojęcie, które po raz pierwszy pojawiło się w eseju Opera Aperta Umberto Eco. Włoski semiolog, filozof, pisarz, eseista, autor licznych prac naukowych, znany jest w Polsce i na świecie, przede wszystkim jako powieściopisarz. To imię Róży, powieść, którą opublikował pod oryginalnym tytułem Il nome della rosa w roku 1980, posłużyła za kanwę filmu Jeana Jacoba Annaud z roku 1986, w którym zagrali Christian Slater i Sean Connery. Jednak nie światowa kariera Eco powieściopisarza będzie nas dzisiaj interesowała, a jego pisarstwo teoretyczne. Opera Aperta, dzieło otwarte, zbiór esejów opublikowany w roku 1962, kiedy Umberto Eco miał 30 lat, przysporzył mu niemałej sławy
ale i wywołał pewne kontrowersje w świecie teoretyków literatury. Dla nas jednak będzie szczególnie istotnym punktem odniesienia, pozwalającym tłumaczyć to, co kilka lat wcześniej, przed opublikowaniem tego tekstu w oryginale i kilkanaście lat wcześniej, przed ukazaniem się polskiego tłumaczenia w roku 1973, wynikało już z pisarstwa Różewicza. Tadeusz Różewicz stworzył bowiem tekst, który może być uznany za bardzo interesujący przykład dzieła otwartego, a także innej, związanej z tą kategorii dzieła w ruchu. Oba pojęcia stworzone zostały przez Umberto Eco i oba pojawiają się w kluczowym dla zbioru esejów, który nosi tytuł Dzieło otwarte, tekście otwierającym tom Poetyka dzieła otwartego. Jednak zanim zajmę się kartoteką i zanim spróbuję zestawić ten tekst z pojęciem dzieła otwartego i dzieła w ruchu, będę chciał nakreślić jako punkt odniesienia kilka klasycznych definicji dramatu. Będzie zależało mi na tym, żeby zwrócić Państwa uwagę na to, czym dramat jest i jak projektuje określone akcje, a także na odniesieniu pojęcia dramatu do dwóch innych kategorii, które mają szczególne znaczenie w tym kontekście. Jedną z nich jest kategoria bohatera, postaci dramatycznej, która ma do wypełnienia jakąś rolę. Drugą akcji dramatycznej, która pozwala projektować przebieg wydarzeń zawartych w dramacie od początku do końca, od nawiązania akcji do jej zakończenia, zamknięcia. Jak Państwo się domyślacie, w przypadku kartoteki o zamknięciu nie może być mowy. To dramat otwarty, dramat, który nigdy się nie kończy. Dramat, w którym, jak w didaskaliach pisze sam Tadeusz Różewicz, kurtyna nie zapada. Akcja bywa przerwana na dzień, na chwilę, może na dłużej, ale w każdym momencie gotów jest, aby powrócić na scenę i do naszej świadomości. Zacznijmy od dramatu. Wykorzystana przeze mnie definicja dramatu pochodzi ze słownika terminów teatralnych Patrisa Pavi, który w polskim tłumaczeniu Sławomira Świątka ukazał się w roku 2002. Zgodnie z tą definicją, dramat to jeden z trzech głównych rodzajów literackich, oparty na konstrukcji fabularnej. Różni się od dwóch pozostałych, epiki i liryki, dominacją formy stylistycznej dialogu, mającego w tekście dramatu formę szeregu następujących po sobie wypowiedzi postaci w mowie niezależnej. Konstruowanie fabuły za pomocą dialogu, bez pośrednictwa instancji relacjonującej wydarzenia, jaką jest na przykład narrator w epice, wymaga szczególnego narzucenia tym wypowiedziom funkcji performatywnej, czyli aktu działania, oraz sprawia, że świat przedstawiony dramatu jawi się odbiorcy jako dziejący się, hic et nunc, tu i teraz, w czasie teraźniejszym. Zwróćmy uwagę na tę definicję, bo jej znaczenie jest szczególnie wyraźne, kiedy zdamy sobie sprawę z roli dialogu jako jedynej formy istnienia dramatu. To właśnie w dialogu i poprzez dialog projektowane są wszystkie wydarzenia. Ale nie tylko to, również poprzez dialog, bez zewnętrznej narracji i opisu, konstruowana jest sytuacja przedstawiona tekstu dramatycznego. Konstruowane są postaci bohaterów, których charaktery, sposób bycia i sposób wypowiadania się wynikają z tekstu, który one same, te postacie, mówią, albo które określają te postacie w wypowiedziach innych bohaterów sztuki. A zatem w momencie, kiedy patrzymy na dialog jako na formę literacką, to w dialogach
pojawiają się i z dialogów wyłaniają się okoliczności prezentacji na poziomie literackim. Ale dramat często jest pretekstem dla innego typu funkcjonowania sztuki, a tym typem jest teatr. Teatr dramatyczny wykorzystuje dramat, który przełożony zostaje na język teatralny, zainscenizowany na scenie, w określonej scenografii i z użyciem gry aktorskiej. Tekst dramatu wypowiadany jest przez aktorów, którzy w obecności widzów prowadzą dialogi, a z tych dialogów wyłania się akcja dramatyczna. I ten projekt nazywa się projektem wykonawczym, a funkcja tekstu, która pozwala wyłonić ten projekt, to właśnie funkcja performatywna, która wspomniana została we wcześniejszej definicji. W dialog dramatu wpisany zostaje pewien projekt wykonania, pisze Patrice Pavie, który swoją realizację uzyskuje zazwyczaj w wystawieniu scenicznym. Projekt ten zależy od historycznie określonego stylu inscenizacyjnego i konwencji teatralnych i jest świadectwem wzajemnych związków oddziaływań na siebie teatru i dramatopisarstwa. I tak z tekstu dramatu wyłania się okoliczność prezentacji, a także postać osób, które w dramacie się wypowiadają. To dialog konstruuje charaktery, buduje postaci, pozwala ucieleśnić aktorom na scenie określone typy ludzkie albo zachowania, które mogą zostać zobrazowane w akcji scenicznej. Bardzo interesujące jest etymologiczne połączenie bohatera scenicznego czy bohatera dramatycznego, który w teatrze przekształca się w bohatera scenicznego, z pojęciem bohatera z mitologii, herosa, postaci wyniesioną niemal do rangi bóstwa. W dramaturgii, w odniesieniu do klasycznej i klasycystycznej dramaturgii, bohater zwykle konstruowany jest jako osobowość nieprzeciętna. Człowiek wyrastający ponad zwykłych ludzi, który jednocześnie staje się reprezentacją, obrazem człowieka w ogóle. Dlatego nawet wtedy, kiedy bohater nie wzbudza podziwu widzów czy czytelników dramatu jakimiś nadzwyczajnymi czynami, bywa on odbierany przez odbiorców jako postać o specjalnym i zauważalnym odcieniu emocjonalnym, postać, z którą jesteśmy w stanie się utożsamić. I tak, akcja dramatyczna może czasami przybierać iście dramatyczny charakter, jak na tym obrazku ilustrujący mikroinstalację Thomasa Allena, który wykorzystuje ilustracje i okładki popularnych książek paperbacków z anglojęzycznego kręgu językowego, żeby pokazać i dać nam wyobrażenie tego, jak z tekstu może wyłaniać się postać, okoliczności i akcja. Tak jest w przypadku tekstu dramatycznego, który inscenizowany na scenie przed publicznością nabiera realnych kształtów. Postaci wychodzą z tekstu i prowokowane przez zapis, który pojawia się na poziomie tekstu dramatycznego, zaczynają żyć. Czasem żyją własnym życiem i uniezależniają się od woli autora. To przypadki szczególne, ale taki przypadek w mowie noblowskiej określił laureat tej nagrody, dramaturg Harold Pinter. Dramat to taki rodzaj literacki, który w dialogi stanowiące podstawową materię strukturalną tekstu wpisuje projekt wykonawczy. Funkcja performatywna, która pojawia się w definicji Pavie, wiąże się z działaniem,
z wykonywaniem określonych czynności. Obok dramatu przywołałem pojęcie bohatera, postaci, która dąży do realizacji swoich celów i realizuje je w tkance przedstawionej fabuły dramatycznej. W ten sposób realizacja zamierzonych celów, niezależnie od tego, czy powiedzie się, czy nie powiedzie, czy będziemy mieli do czynienia ze szczęśliwym, czy nieszczęśliwym zakończeniem, czy bohater jako aktant podejmie próbę realizacji swoich zamierzeń zakończoną sukcesem, czy niepowodzeniem. Dramat prezentuje działania w określony sposób, od początku do końca, od zawiązania akcji do jej rozwiązania. Bohater, realizując swój cel, pozostaje często wierny sobie, równocześnie dając świadectwo ludzkiej determinacji. I tak jest w przypadku największych dramatów, między innymi klasycznej tragedii. Działanie bohatera, zaprojektowane już na poziomie tekstu dramatycznego, na poziomie tekstu dialogu, który stanowi podstawową materię dramatu, jest projektem akcji, działań, które postać jako aktant podejmuje w imię realizacji swoich celów. Zwróćmy uwagę na te trzy i zapamiętajmy te trzy pojęcia. Dramat jako tekst, który projektuje działania, tekst, który ma oprócz znamion prezentacji również walor performatywny, wykonawczy. Postać, bohater, który związany jest jakimś wewnętrznym zobowiązaniem i dąży do realizacji swoich celów, podejmując określone aktywności, które dookreślają też sposób jego funkcjonowania w świecie przedstawionym. I wreszcie akcja, która wyłania się jako ciąg działań, ciąg przyczynowo-skutkowy od początku do końca, od otwarcia do zamknięcia, od zainicjowania przedstawionej prezentacji do jej zakończenia. Ta struktura, na której opiera się akcja, jest charakterystyczna dla dramatów skończonych, dla dramatów, które są zamknięte, które w sposób logiczny prowadzą widza od początku do końca proponowanej wewnętrznej prezentacji. Jak na tle tego, co powiedzieliśmy, wygląda dramaturgiczny projekt Tadeusza Różewicza, który ujął w kartotece? Spójrzmy na didaskalia, otwierające ten tekst i będące autorską wypowiedzią samego Różewicza. Spisu osób nie podaje. Bohaterem sztuki jest człowiek bez określonego dokładniej wieku, zajęcia i wyglądu. Bohater nasz często przestaje być bohaterem opowiadania i zastępują go inni ludzie, którzy są również bohaterami. Wiele osób biorących udział w tej historii nie odgrywa tu większej roli. Te, które mogą odgrywać główne role, często nie dochodzą do głosu lub mają mało do powiedzenia. Miejsce jest jedno, dekoracja jedna. I dalej. Światło nie gaśnie, nawet kiedy opowiadanie jest skończone. Kurtyna nie zapada. Być może opowiadanie jest tylko przerywane na godzinę, na rok. I znów jeszcze kawałek dalej. Przez otwarte drzwi przechodzą śpiesznie lub wolno różni ludzie. Czasem słychać urywki rozmów. Zatrzymują się i czytają gazety. Wygląda to tak, jakby przez pokój bohatera przechodziła ulica. Niektórzy przysłuchują się przez chwilę temu, co mówi się w pokoju bohatera. Czasem wtrącają kilka słów. Przechodzą dalej. Akcja trwa od początku do końca, bez przerwy. Zauważcie Państwo. Pojawiają się tutaj pojęcia, które związane są z kategoriami definiującymi dramat i służącymi nam do określenia tego rodzaju literackiego. Po pierwsze, projektowanie akcji. Performatywny wymiar tekstu. Słowo akcja, która trwa od początku do końca bez przerwy, pojawia się pod koniec,
cytowanych przeze mnie przed chwilą didaskaliów. Co więcej, pojawia się również określenie bohater. To człowiek, który stoi w centrum wydarzeń, a jednak sam nie przejmuje nad nimi kontroli. Nie ma znamion klasycznego aktanta, postaci gotowej podejmować działania, postaci zdolnej, aby dusić centaury, jak będzie domagał się od niego chór starców, zgodnie z klasyczną już interpretacją kartoteki, znamionujący tradycję literacką, która upomina się o swoje prawa w tekście Różewicza. Stąd już na poziomie didaskaliów bohater występuje w cudzysłowie. To słowo, które Tadeusz Różewicz bierze w ironiczny nawias, dystansuje się wobec niego tak, jak i my powinniśmy się zdystansować. To bohater, który nie podejmuje działań, który nie przejmuje kontroli, który gotów jest odwracać się tyłem do widowni, leżąc na łóżku i mówić: nic mi się nie chce. Równocześnie jednak przez jego pokój przechodzi wiele ludzi. Wygląda to tak, jakby przez pokój bohatera przechodziła ulica. To znamienne dla otwarcia dramatu i sygnał, który pozwoli nam interpretować ten tekst właśnie w odniesieniu do tej kategorii. Bowiem ludzie, którzy będą pojawiać się i przejmować kontrolę nad poszczególnymi scenami, od matki i ojca, przez Olgę, jego byłą partnerkę, pana z przedziałkiem, Bobika, wujka, kelnera, bardzo różne osoby będą pojawiać się w pokoju bohatera i podobnie jak dziewczyna mówiąca po niemiecku, dziennikarz czy sekretarka, która pojawiać się będzie w towarzystwie bohatera, w jego łóżku, pod kołdrą, zdają się budować to, co jest prezentacją dramatyczną tego utworu. Przez pokój bohatera przechodzi ulica. Wiele biorących udział w tej historii osób nie odgrywa tu większej roli. Te, które mogą odgrywać główne role, często nie dochodzą do głosu. Czy Tadeusz Różewicz sugeruje, że istnieje możliwość pewnej zmiany, pewnej modyfikacji tego tekstu? Czy sugeruje, że mogą pojawić się osoby, które zechcą przejąć kontrolę? Postaci, które wkroczą do dramatu i powiedzą coś jeszcze, coś innego. Dokreślą obraz konstruowanego w ich wypowiedziach bohatera o swoją perspektywę. Byłoby to znamienne i bardzo znacząco usprawiedliwiłoby zaproponowanie przeze mnie kategorii otwarcia jako kluczowej dla interpretacji tego tekstu dramatycznego. Ilustracja przedstawia warszawską ulicę. Ludzi, samochody. Nie widać plakatów, ale jak twierdzi Jan Kot, na rogu ulic Marszałkowskiej i Alei Ujazdowskich znajdował się już od pierwszych miesięcy po zakończeniu II wojny światowej parkan, na którym umieszczano aktualne ogłoszenia, plakaty i informacje. Rodzaj ściany informacyjnej. Współpracujący z Wandą Laskowską scenograf Jan Kosiński inspirował się podobno tym widokiem, kiedy projektował scenografię do prapremierowej inscenizacji tekstu Tadeusza Różewicza. Na scenie teatru dramatycznego wyglądało to mniej więcej w taki sposób. Choć w oczy rzuca się obecny w tle obraz naśladujący estetykę Marka Chagalla, odrealniający prezentowany obraz i często pomijany przez recenzentów, którzy uznali, że jest to element baśniowy, fantastyczny, nadający specyficzny walor poetyckiej wizji interpretacyjnej dramatu Tadeusza Różewicza,
dużo bardziej istotny z punktu widzenia praktycznej wymowy, realistycznych scenografii, które projektował w didaskaliach Różewicz, jest obok nieco większych niż realne szaf, parawanu i łóżka, parasol i stolik z małymi krzesełkami, który znajduje się na pierwszym planie scenografii i tuż za nim, po prawej, przed stojącym bohaterem, parkan z plakatami, podobny do tego, który podobno codziennie mijał Jan Kosiński, idąc do pracy w teatrze dramatycznym. Dlaczego słowo bohater jest wzięte w didaskaliach w cudzysłów? Dlaczego sam Tadeusz Różewicz odbierał prawo centralnej postaci do podejmowania jakichkolwiek działań? Czy to wyraz przekonań autora, a może wyraz czasów, w których konstruowana była ta postać? Bohater Różewicza nieustannie się sprawdza. Potrzebuje potwierdzenia swojego istnienia. W jednej z pierwszych scen unosi rękę, obserwuje nią. Ręka, która jest synonimem działania, podejmowanej akcji, która jest synonimem czynu, która ma moc sprawczą. Robimy coś własną ręką albo na własną rękę. Podejmujemy działania i zmieniamy świat własnymi rękami. Te określenia znamionują cel Różewicza. Tu bohater podnosi rękę i zastanawia się nad tym, co może zrobić, bo ręka jest mu posłuszna. Być może lepiej niż cytować dramat Różewicza, albo niż ja opowiadałbym o tym, co się wydarza, powie aktor grający bohatera w jednej z bardziej znanych i rozpoznawalnych inscenizacji tego tekstu. To inscenizacja w reżyserii Konrada Swinarskiego, w której główną rolę, rolę bohatera, biorę to słowo w cudzysłów, grał znakomity polski aktor Tadeusz Łomnicki. Zobaczmy. To jest moja ręka. Ruszam ręką. Moja ręka. Moje palce. Moja żywa ręka jest taka posłuszna. Robi wszystko, co pomyślę. Ten plakat Olsztyńskiego Teatru Lalek, plakat do spektaklu Kartoteki, dobrze ukazuje to, co charakterystyczne dla dramatu. Tutaj człowiek, bohater, postać, aktant konstruowany jest ze słów. To słowa powołują konkretne istnienia i prowokują konkretne działania. W słowach rodzi się bohater, a bohater stworzony jest do czynu. Bohater podnosi rękę i zastanawia się nad posłuszeństwem, nad tym, jak podlega ona jego woli. Jednak bohater tekstu Różewicza, który na samym początku tej sceny leży z rękami złożonymi pod głową, a kiedy wyciąga rękę, zastanawia się nad tym, jak cudownie panuje nad czynem, do którego ta ręka byłaby zdolna. Ręka, która zdolna jest, by zrobić wszystko, co tylko pomyśli. Odwraca się jednak do ściany, może zasypia. Wtedy wchodzą rodzice bohatera. W tej interpretacji teatru telewizji, którą w 1967 roku zaproponował Konrad Swinarski, przed rodzicami wchodzi chór starców. Trzyosobowy zespół mówiący jednym głosem, nawet jeśli głos rozbity jest na trzy postaci. Ten chór, który, jak już wspomniałem, znamionuje tradycje, powinności bohatera, próbuje pobudzić go do działania,
upomina go i poleca mu określone czyny. Złożony z trójki bohaterów, z trójki postaci, które ukazywane są bardzo często w sposób ironiczny, znów w krzywym zwierciadle ironii. W tej wersji, którą zaproponował Swinarski, rolę chóru starców gra Bolesław Płotnicki, Zbigniew Skowroński i Jarema Stępowski. Trójka znakomitych aktorów, którzy swoimi dokonaniami, swoim emploi również znaczą doniosłą tradycję teatru polskiego. Tradycję, którą w duchu awangardy przełamuje Tadeusz Różewicz i której kartoteką rzuca wyzwanie. Zobaczmy. Dzieckiem w kolebce, kto łeb urwał hydrze, ten młody zdusi centaury. Pykł ofiary wydrze, do nieba pójdzie po laur. No, nie udawaj, że śpisz. Wstań, kiedy ojciec do ciebie mówi. Choć didaskalia mówią, cytuję, chór starców wykorzystuje przerwy w akcji, udziela nauk, daje przestrogi, budzi otuchę. Nic jednak z tego nie wynika. Jaka bowiem korzyść z nauki, kiedy po zespołowo wyrecytowanym przez twórców w fragmencie Ody do młodości Adama Mickiewicza bohater, zamiast powstać do działań, zerwać się do czynu, odrzuca romantyczne ideały i zapalając papierosa mówi w kolejnej scenie: leżę, leżę. Szefowie rządów i sztabów pozwolili mi leżeć i patrzeć w sufit. Kochani są ci szefowie. Można spędzić spokojnie niedzielę. Pomimo negacji potrzeby jakiegokolwiek działania, chór starców nie daje jednak za wygraną. Ma do stracenia zbyt wiele. Nic nierobienie bohatera unicestwia cały dotychczas uznany sens teatralnego istnienia wszystkich aktantów, a zatem scenicznych bohaterów w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Starcy muszą bronić aktywności postaci, by zachować swoją uprzywilejowaną pozycję na scenie. Brak postępu wywołuje ich dezorientację. Nie mogą zaakceptować takiego stanu rzeczy jako zbyt daleko posuniętego odstępstwa od tradycji. Prezentowana przez chór prefiguracja negatywnych reakcji krytyki potwierdziła się już w pierwszych recenzjach sztuki po jej prapremierze, właśnie w marcu 1960 roku. W kwietniowym numerze teatru Henryk Bereza, ówczesny krytyk, podjął i potwierdził wszystkie obawy chóru starców. Równocześnie jednak, może nieświadomie, dał wyraz rzeczywistemu nastawieniu autora. Pisał: marzeniem Różewicza byłoby, żeby w jego sztuce nic się nie działo, żeby w ogóle nikt nie istniał. To jest rzecz jasna, niemożliwe. To by się dało zrealizować tylko w jeden sposób, przez pokazanie widzom pustej sceny. Poczucie niedopuszczalności takiej właśnie sytuacji kieruje postawą chóru starców. W ostatniej desperackiej próbie atakują oni ile sił, próbując wpłynąć na świadomość bohatera. Przypominają uznane przez tradycję zasady zachowania się postaci na scenie. To zasady, które według nich są niezachwiane i muszą takimi pozostać. W didaskaliach mają oni długie brody i pomięte garnitury, które dają świadectwo anachroniczności ich twierdzeń. Mówią: rób coś, ruszaj się, myśl. On sobie leży, a czas leci. Mów coś, rób coś, posuwaj akcję, w uchu chociaż dłub. Nic się nie dzieje. Co to znaczy? Chór starców rezygnuje w końcu z górnolotnych ideałów. Nie żąda już scen na wzór tragedii antycznej, nie domaga się romantycznego duszenia centaurów, nie chce nawet akcji w tradycyjnym tego słowa rozumieniu. Prosi jednak o cokolwiek, działanie w jakiejkolwiek formie, byle działo się coś.
Przypominające o tradycji starcy pozwalają na dłubanie w uchu, godząc się tym samym na rzecz niewyobrażalną w teatrze klasycystycznym czy romantycznym. Nie zaakceptują jednak nigdy rezygnacji bohatera z obecności na scenie. Starają się nie dopuścić, by zapadł on w sen, zredukował swoje istnienie do formalnej cielesności, ale nie przytomności ducha. Mogliby powtórzyć raz jeszcze za Berezą: to jest rzecz jasna, niemożliwe. Tymczasem mówią: rób coś. Ruszaj się. Myśl. On sobie leży, a czas leci. Mów coś. Rób coś. Posuwaj akcję. Uchu chociaż dłub. Nic się nie dzieje. Co to znaczy? Dajcie mi spokój. Dzięki Bogu nie śpi. Mówicie, że mam coś robić? No może. Och, nie wiem. On znów zasypia. Wielkie nieba! Bez mąki przecież nie ma chleba. W teatrze trzeba grać. Tu musi się coś dziać. Czy wystarczy, gdy bohater drapie się w głowę i patrzy w ścianę? To już coś jest. Ale mnie nic się nie chce. Co? Toć nawet u Becketa ktoś gada. Czeka. Cierpi. Zni. Ktoś płacze. Kona. Bada. Bździ. Rusz się. Raczej teatr zgubisz. Cyrk pcheł wystawia dziś Hamleta. Dajcie mi spokój, ja odchodzę. Utracisz bardzo korzenie. Miętusem tutaj czuć. Stój! Odchodzę. Gdzie? Na stronę. On się łupi. Głupi, no dajcie mi spać. Ty znów zasypiasz, co to znaczy? Ja z nimi skończę. Grany przez Tadeusza Łomnickiego bohater przygotowuje się do drastycznych czynów. Zrywając z tradycją, gotów jest unicestwić chór starców. Za chwilę dokona zabójstwa, a ja cięciem oszczędziłem Państwu drastycznych scen. Za chwilę pokażę tę samą scenę w nieco innej wersji inscenizacyjnej. To wersja, która została nakręcona również na potrzeby teatru telewizji 12 lat później, po Konradzie Swinarskim, za inscenizację tekstu Kartoteki przed kamerą wziął się Krzysztof Kieślowski. Jego spektakl z roku 1979 w roli głównego bohatera ukazuje aktora równie rozpoznawalnego i charakterystycznego, ale o całkiem odmiennym emploi niż Tadeusz Łomnicki. To Gustaw Holoubek, rozpoznawalny już wtedy jako aktor intelektualny. Inteligent, który rozumowo rozważa powierzone mu role i który przede wszystkim dzięki pogłębionej refleksji interpretuje postaci sceniczne. Zobaczmy, jak scenę zerwania z tradycją ukazał w swojej wersji reżyserskiej Krzysztof Kieślowski. Kartoteka Teatru Telewizji z roku 1979. Rób coś. Ruszaj się. Myśl. On sobie leży, a czas leci. Mów coś. Rób coś. Posuwaj akcję. Uchu chociaż łup. Nic się nie dzieje. Co to znaczy? Dajcie mi spokój. Dzięki Bogu nie śpi. Mam coś robić? Nie wiem, może. On znów zasypia. Wielkie nieba! Bez mąki przecież nie ma chleba. W teatrze trzeba grać. Tu musi się coś dziać. Nic mi się nie chce. Choć nawet u Becketa ktoś gada. Czeka. Cierpi. Śni. Ktoś płacze. Kona. Pada. Bdzi. Rusz się. Inaczej teatr zgubisz. Cyrk pcheł wystawia dziś Hamleta. Dajcie mi spokój, ja odchodzę. Stój! Odchodzę! Się upił. Ja z nimi skończę. Ty znów zasypiasz! Ukończona w roku 1959 Kartoteka jest utworem dramatycznym, który nie tylko nie zostaje w tyle za światowymi
tendencjami teatralnej i dramaturgicznej awangardy, ale często nawet wyprzedza te zjawiska, które w światowym dramacie, przede wszystkim w nurcie dramatu i teatru absurdu, pojawiają się w tym samym czasie albo nieco później. Kiedy w roku 1957, jak mówi sam Tadeusz Różewicz, zaczął myśleć o kartotece, nie myślał o teatrze, o publiczności, o reżyserach, ani o aktorach. Koncepcja tej sztuki, pisał w roku 1970 w zbiorze Teatr Niekonsekwencji, narodziła się z bezkompromisowej postawy wobec współczesnego teatru. To właśnie wyzwanie rzucone konwencji, tradycji i obyczajom teatralnym. To wyzwanie, które ucieleśnione zostało w aktywności bohatera, w tej jednej z niewielu czynności, które wykonuje realnie na scenie. Realnie, a może tylko uosabia to, ukazuje to, co dzieje się w jego świadomości, zabijając chór starców, unicestwiając tradycję. Jest aktywnością bohatera, która znamionuje jego gotowość do działania. Problem polega na tym, że to działanie, które koncentruje się na negacji. Ta negacja może być bardzo twórcza. I w czasie drugiej awangardy, w którym to czasie powstaje kartoteka, jest dość symptomatyczną inspiracją do innowacji form artystycznych. Właśnie przekreślenie tradycji znamionuje awangardę. To słynne pale muzea, to słynny odwrót od tradycji, to potrzeba wytworzenia nowych wartości, to awangarda, straż przednia, która wytacza nowe kierunki, zrywając z dotychczasowymi tendencjami w twórczości współczesnej. To nawiązanie do wypowiedzi Tadeusza Różewicza z Teatru Niekonsekwencji, który mówił o potrzebie bezkompromisowej postawy wobec współczesnego teatru, nie zostało w pełni zrealizowane. Ostatecznie okazało się, że teatr wpłynął na kształt, jaki przybrał dramaturgiczny debiut poety. Kartoteka weszła w związki ze sceną. Dziś nie dowiemy się już, jak mogłaby wyglądać ta sztuka, gdyby bezkompromisowa postawa projektowana przez autora Teatru Niekonsekwencji doprowadzona została do końca. Przyznaje on w dalszej części przywoływanego przed chwilą tekstu, że kiedy zarysowały się możliwości realizacji przedstawienia na podstawie pisanej przez niego sztuki, zaczął pewne jej elementy adaptować dla teatru. Powiedział, w rezultacie kartoteka została napisana na zasadzie pewnego kompromisu z teatrem. Kompromis z teatrem nie zanegował jednak wartości twórczości dramatycznej Tadeusza Różewicza. Dzięki wspomnianemu kompromisowi kartoteka wchodzi w dialog z tradycją, nie podlegając jej jednoznacznie, ale też nie przeciwstawiając się w sposób, który całkowicie by ją negował. Ten dialog okazuje się niezwykle produktywny, a związki z tradycją romantyczną czy modernistyczną są dla kartoteki i dla jej współczesnych odczytań szczególnie ożywiające. Pozwalają otworzyć znaczenia tego tekstu na współczesną wrażliwość, która wynika dla polskiego czytelnika właśnie z tej tradycji. Kim bowiem jest bohater? To człowiek około 40-letni, który jest wicedyrektorem operetki narodowej, jest byłym partnerem kobiet, jest dzieckiem, które w Wielki Piątek zjadło kiełbasę i wyjadło cukier z cukiernicy. To
człowiek, który w wieku młodocianym podglądał kobietę w kąpieli i mężczyzna, który gotów był opuścić swoją partnerkę. To człowiek, który nie istniałby, gdyby nie był opowiedziany przez osoby, które wchodzą do jego pokoju niczym przypadkowi przechodnie z ulicy, nazywając go bardzo różnymi imionami. Henryk, Władzio, Kazio, Wacek. Sekretarka nazywa go panem dyrektorem, ale jest też podchorążym dla Wrony, chłopak, który wspomina epizod partyzancki i egzekucję dokonaną niby przypadkiem przy czyszczeniu parabelki. Ta wieloznaczność istnień świadczy w sposób szczególny o kondycji istnienia współczesnego człowieka. Być może staje się obrazem istnienia nas wszystkich w ogóle. Zgodnie z filozofią XVII-wiecznego filozofa Berkeleya, jesteśmy o tyle tylko, o ile jesteśmy widziani. To element, który wykorzystywany jest przez twórców literatury i dramatu od wielu lat, ale który szczególnie wyraźnie zaznacza się w nurcie awangardy powojennej. Czy jestem o tyle tylko, o ile jestem widziany? A może jeszcze ważniejsze jest świadectwo, które bohaterowi dają inni. Być może istnieje on o tyle tylko, o ile jest opowiedziany przez postaci, które pojawiają się na scenie i relacjonują swoje relacje z bohaterem. Kim zatem jest Wacek? Dla matki i ojca kimś całkiem innym niż dla głosu spod kołdry. Dla wujka, gościa w kapeluszu czy w cyklistówce, dla grubego pana z przedziałkiem, tłustej kobiety, dziewczyny, nauczyciela czy dziennikarza, dla przyjaciela z dzieciństwa, który nie żyje, bo zginął w 1936 i nawet nie wie, co to wojna. Kim jest? Jak istnieje? A kim są postacie, które stwarzają go, relacjonując jego istnienie na scenie? Nawiązanie do tradycji romantycznej i modernistycznej pozwala wpisać dramat Tadeusza Różewicza w cykl mistycznych dramatów polskich, w których przewodnie role pełnią byty duchowe. O ile jednak w drugiej części Dziadów Adama Mickiewicza te duchy, zjawy i upiory pojawiające się podczas obrzędów, które prowokuje guślarz w obecności gromady, miały charakter kolektywnych duchów społecznych, o ile podczas wesela i w obrzędzie zaproszenia gości na wesele, tym zaproszeniu, które formułowane jest przez pannę młodą w Weselu Wyspiańskiego, pojawiają się duchy narodowe, duchy budujące zbiorową tożsamość narodu polskiego. O tyle w przypadku kartoteki Różewicza mamy do czynienia ze zjawami, które mają charakter jednostkowy, przypadkowy, indywidualny, być może nawet aleatoryczny. Nie mają ścisłego powiązania z narodową powinnością ani kolektywną świadomością zbiorową. To duchy, upiory, to refleksy indywidualnej pamięci, a nie pamięci kolektywnej czy zbiorowej, tym bardziej nie narodowej. Tutaj z tej pamięci kolektywnej i zbiorowej pozostały jedynie wątłe cienie, odbite w falach jeziora, niewyraźne i rozbite, pojawiające się gdzieś w refleksach, w nawiązaniach do II wojny światowej, po której w zasadzie zostały tylko strzępki pamięci oraz wielkie liczby.
Kim zatem są te postacie? To refleksy pamięci, to strzępy wspomnień bohatera, to duchy jego własnej tożsamości, która tworzona była w relacjach z innymi. Taka hipoteza pozwala po raz kolejny uzasadnić otwartość tekstu, który napisany został przez Tadeusza Różewicza. Chodźcie do mnie wszyscy, nie swoimi słowami wezwie bohater duchy. Guślarskie obrzędy, wesele, zaprasza wszystkich, którzy zdołają opowiedzieć jego historię. Historię, która wyłoni się z kart dramatu i ze scenicznych inscenizacji, które opierają się na tym tekście. Zobaczmy raz jeszcze kartotekę w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego. Co on tak trzyma w ręce? Papier. Pracownicy tej radiostacji spędzili... Czemu palce odgiąć? Szukając w eterze sygnału z Mazurka. Dzięki nim, bez zmiany, widzieliśmy o losie żeglarki wszystko, co podstawiło. O kłopotach z piszankiem. Co to jest? Jakieś papiery. Życiorys. Urodziłem się w roku 1920 po ukończeniu szkoły ludowej. Zapomniałem, że w szkole ludowej miałem kolegę ze wsi, który dawał mi ser. Ten kolega był ze wsi. Po ukończeniu, po otrzymaniu świadectwa dojrzałości, starałem się o przyjęcie do magistratu. W roku 1938 wyczyściłem buty kapą z łóżka po ukończeniu szkoły podstawowej. Wstąpiłem do gimnazjum. Po ukończeniu szkoły średniej starałem się. Ludzie, chodźcie do mnie wszyscy. Ludzie, chodźcie do mnie wszyscy. Ludzie, chodźcie do mnie wszyscy. To wezwanie stanowi ramę, kompozycyjną ramę, którą wykorzystał Kazimierz Kuc w inscenizacji kartoteki z Teatru Narodowego w Warszawie z roku 1999. W pierwszej i ostatniej scenie tego spektaklu wszystkie postacie przechodzące przez scenę i opowiadające historię bohatera, która jawiła się w ich własnych oczach, w ich doświadczeniach, w ich świadomości. Bohatera, który nieaktywny, leżąc w łóżku, czasami podejmując nieznaczne działania, dokreślany jest i tworzony przez ich wypowiedzi, gromadzą się dookoła łóżka i przyglądają mu w milczeniu. To scena, która znakomicie ilustruje charakter tej sztuki. Ten zbiór różnorodnych postaci, różnorodnych spojrzeń, otwarcia tworzącego postać bohatera, tak jak tworzona jest postać każdego z nas w oczach innych, w ich doświadczeniach, w ich wspomnieniach, pamięci i w opowieściach o przeszłości, którą przywołuje się w kolejnych czasach, latach, podczas kolejnych spotkań i wydarzeń. Ta pamięć, która pozostanie po każdym z nas, kiedy nie będziemy już mieli możliwości leżeć. To opowieść, która sprawia, że kartoteka jawi się jako dramat otwarty. Równocześnie jednak to tekst, który dzięki temu, że wszedł w kanon lektur szkolnych, że odczytywany jest zgodnie z interpretacjami, które stają się już klasyczne. Jeszcze za życia Tadeusza Różewicza zaczął wpływać na niego i prowokować go do działania. To autor, który nie zapomina o swoich tekstach, który zgodnie z deklaracją, którą zawarł w jednym z tomików swoich wierszy, zawsze fragment recykling, gotów jest wykorzystywać wtórnie, powracać do swoich utworów, przerabiać je, przeinterpretowywać, zmieniać i modyfikować. Na początku lat 90. Tadeusz Różewicz stwierdził, że jego dramatopisarski debiut
jak powiedział, przez ciągłe wystawianie dostał sklerozy. Kartoteka przestała się ruszać. Doprowadziło go to do próby autorskiego odnawiania znaczeń tej sztuki. Zamiar zrealizował przez burzenie zastanej formy, decydując się na rozrzucenie kartoteki na scenie. Dramaturg starał się doprowadzić do dekonstrukcji przypisanych jego dziełu znaczeń. Jednak swoje zamierzenia poprowadził o krok dalej. Sformułował bowiem próbę rekonstrukcji. Wydarzenia, które do tego doprowadziły, opisane zostały w taki właśnie sposób. Pomysł zdekomponowania kartoteki narodził się dawno. Postaci nowej kartoteki, jeszcze płynne, zajmowały autorowi trochę miejsca w wyobraźni. Oddalały się, zmieniały i nikły. Od kilkunastu lat myślał o rozbiciu, rozrzuceniu i złożeniu na nowo tekstu, tak żeby zbadać, sprawdzić wytrzymałość zastanych struktur dramaturgicznych. W założeniu autora każda próba stanowi odrębną całość. Jest próbą wariantu tekstu, a nie korektą poprzedniej próby. Cytat pochodzi z notatek z prób kartoteki rozrzuconej. To notatki, które opublikowane zostały przy pierwszym wydaniu i opracowaniu tekstu, który powstał przy tej okazji, właśnie tekstu kartoteki rozrzuconej z dialogu z roku 1994, numer 10. To rozrzucenie, które doprowadziło do powstania kartoteki rozrzuconej, jest jednak inną historią, wymagającą osobnej opowieści. Ale jest również kolejnym argumentem przemawiającym za tym, że kartoteka to dramat otwarty. Dramat, który nie ma zastanej, ustalonej, zastygłej, zacementowanej formy. To utwór, który zgodnie z deklaracją Różewicza, z deklaracją, która pojawiła się w tomiku jego poezji zatytułowanym Zielona Róża. W tomiku, który wydany w roku 1991 został połączony z tekstem kartoteki po wydaniu w dialogu opublikowanym właśnie razem z tym zbiorem wierszy. Pojawił się tam utwór, którego tytuł brzmi Propozycja druga. Tadeusz Różewicz napisał w nim deklarację, którą chyba można uważać za deklarację dzieła w ruchu, nie tylko otwartego na różne interpretacje, zgodnie z sugestią Umberto Eco, ale również podatnego na zmiany, modyfikacje i formalne transformacje. Propozycja druga, cytuję. Utwór skończony trzeba złamać, a kiedy się zrośnie, jeszcze raz łamać. W miejscach, gdzie styka się z rzeczywistością, usunąć elementy łączące, przypadkowe, które pochodzą z wyobraźni, pozostałe powiązać milczeniem lub zostawić rozwiązane. Po skończeniu utworu usunąć fundament, na którym się opiera, ponieważ fundamenty ograniczają ruch. Wtedy konstrukcja uniesie się i będzie przez chwilę leciała nad rzeczywistością, z którą wreszcie się zderzy. Zderzenie będzie początkiem życia utworu nowego, który jest obcy rzeczywistości, zaskakuje ją, rozbija, przekształca i sam ulega przekształceniu. Taki wiersz, opublikowany w tym samym tomie, co kartoteka, w roku 1961, na rok przed opublikowaniem przez Umberto Eco Opera Aperta, dzieła otwartego, tego zbioru esejów, który opisywać miał otwartość praktyk artystycznych, przede wszystkim praktyk literackich, ale który zawierał wnioski formułowane na podstawie
obserwacji awangardowych praktyk kompozytorskich, muzycznych w nawiązaniu do Berry, Stockhausena albo Pussera. Umberto Eco formułował jako praktykę tworzenia dzieł nieskończonych, cytuję, takich dzieł, które należy poznać i odtworzyć w określonym kształcie, będących dziełami otwartymi. Ich ostateczną formę nadaje interpretator w momencie, kiedy spełnia funkcję pośrednika. W przypadku dramatu funkcję pośrednika pełnią dramaturdzy, interpretatorzy, reżyserzy, ale przecież także czytelnicy, którzy swoją świadomością nadają ostateczny kształt formie literackiej. Dzieło otwarte to dzieło, które nie jest dokończone, które nie ma zamkniętej formy, które podlega ciągłym modyfikacjom i które prowokuje do, cytuję Eco, aktów świadomej swobody. Utwór skończony trzeba złamać, a kiedy się zrośnie, jeszcze raz łamać. Po latach, niemal pół wieku później, w ostatnim przed śmiercią tomiku wierszy Tadeusz Różewicz w roku 2012 napisał taki oto fragment. Deklarując w tym fragmencie powinność autora, pisarza, który pełni określony zawód. Czytanie, przepisywanie, poprawianie i czytanie, milczenie i wściekłość, odczytywanie, to jest właśnie zawód pisarza, poety i literata. To utwór Zawód Literat, który znalazł się właśnie w tomiku To i Owo z 2012 roku. Projekcja postaci bohatera, który tworzony jest z wypowiedzi innych postaci, które przejmują funkcję bohaterów scenicznych w kartotece, jest odpowiednikiem konstrukcji postaci pisarza przez jego utwory. Każdy z nich mówi coś innego. Tadeusz Różewicz, kiedy pisał kartotekę, miał już w swoim dorobku 11 tomików wierszy. Od oficjalnego debiutu tomu Niepokój, wydanego w roku 1947, do kartoteki powstało 11 różnych tomów wierszy. Poezji, która znaczona jest somatycznością, w której pojawia się ciało jako jeden z punktów odniesienia, ale w którym nawet kiedy mowa o zagładzie wartości albo o ruinach europejskich ideałów, które w gruzach legły w wyniku II wojny światowej, Tadeusz Różewicz proponuje interesującą i kuszącą formę ocalenia. Ocalenia, które podobnie jak pamięć o bohaterze kartoteki, może być wieloznaczne, może być wielowartościowe, może mienić się różnymi kształtami, barwami, odcieniami i nastrojami. Ale zestawmy te opowieści, które niedokończone, otwarte, składają się na obraz postaci z sytuacją samego Tadeusza Różewicza. W wierszu, który pojawił się w tomie Rozmowa z księciem, zatytułowanym Powrót, Tadeusz Różewicz tak opisuje swoją twórczość. Są między moimi utworami takie, z którymi nie mogę się pogodzić i nie mogę się ich wyrzec. Są złe, ale są moje. Ja je urodziłem. Żyją z dala ode mnie, obojętne, martwe. Ale przyjdzie chwila, kiedy wszystkie zbiegną się do mnie. Te udane
i te nieudane, kalekie i doskonałe, wyśmiane i odrzucone, zbiegną się w jedno. Chodźcie do mnie wszyscy. W życiorysie zaznacza bohater śpiący z ręką zaciśniętą na kartce papieru. Chodźcie do mnie wszyscy i z waszych opowieści w sposób niedokończony, niedoskonały, często nieudany, konstruowany będę ja, taki jaki jestem. Czasem wyśmiany i odrzucany, czasem doceniany, czasem podziwiany, czasem z żalem albo z pretensją. Konstruowany będzie obraz mnie, obraz człowieka, który żył i który mienił się różnymi kolorami, którego doświadczenie było doświadczeniem otwartym, doświadczeniem ludzkim, doświadczeniem wyjątkowych, ale i powtarzalnych czasów, w których żyjemy dziś i czasów, w których tacy wspaniali autorzy jak Tadeusz Różewicz żyli wcześniej. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Wierzę, że i ta opowieść jest opowieścią otwartą, niedokończoną i niewymagającą do powiedzenia, aczkolwiek chętnie będę ją kontynuował. Do widzenia. Bardzo dziękuję za uwagę.